No dobra, czyli tak, moi drodzy. Teraz zapraszam was na streama. W późniejszym czasie zrobię z tego oczywiście godzinny odcinek, jak to zawsze po live'ach. I tak, dzisiaj mam zamiar oczywiście kontynuować naszą przygodę w niebie. Bo ja nie odpuszczę tego mobka. Nie tego, co mam teraz, tylko jeszcze innego. Ten mobek ma nam oświetlać wszystkie ciemne miejsca, że nie będziemy potrzebowali w ogóle pochodni ni nic. I fajnie by było takiego dropnąć, nie? Dlatego nie mam na razie żadnego, niestety, takiego, jakby to wam powiedzieć, dungeonu, więc i dungeon musimy poszukać. Wziąłem, przygotowałem się, mam 4 staki pochodni. Wziąłem też parę, jak to się nazywa, staków ziemi, żeby się budować. No i miejmy nadzieję, że nam się uda to znaleźć. Więc idzie noc, więc w idealną porę się tak naprawdę wybrałem. No i co? No i lecimy, nie? Mówię, mam nadzieję, że znajdę to w miarę szybko. No a do tego momentu wam po prostu przyspieszę, żeby wam się też nie nudziło, nie? Puszczę jakąś tam muzyczkę, niech se leci. Z tych dźwięków darmowych oczywiście, jakie aktualnie mam na programie. Później coś pomyślimy o jakiejś innej muzyce, nie? O, już. Dobra, chmurki jakieś? Coś? Nic? Zajebiście. No nie, już nie dostałeś. Aha, jeszcze łuk mi się skończył. O, ty, wiecie co? Szybko znaleźliśmy, chyba że to nie jest to. Ale tam się udamy w takim razie. Jeżeli tak, to naprawdę zajebiście. Dobra, wejdziemy tu. Coś leci do mnie? Nic na razie nie leci. Z przodu? Co to jest? Sadzonka padliny. Dobra, ja sobie i tak zapiszę to miejsce. J się zapisywało? Czy C? C się zapisywało. Dungeon 2. Okej, dobra. Wchodzimy. Ja sobie muszę przyciszyć słuchawki, bo to będzie tam ładnie nakurwiać. Okej. Ej, standardowo tutaj zejściem. Myślę, że ogólnie dungeon wam też mogę w sumie przyspieszyć. Chyba że będziemy znajdować te bossy, nie? Te monety możecie mi napisać, czy one miały jakąś specjalną tego wartość, czy nie. No idziemy do bossa. Jeden bossik pokonany.
Dobra, chodźmy walczyć z tym bossem. I tu, kurde, dlaczego? Dobra, chodź, ostatni bosia. Co ty tak się wściekasz? Tak cię widzę. A, cześć. No nie udało się niestety. Idziemy walczyć z ostatnim bossem. Pyk, 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 pyk. I klepiemy go. Rozwal się. To samo nam wypadło. Nie, to nawet nie opłaca się zbierać, co już mamy. Dobra, to my wychodzimy stąd. Jest dzień, fajnie. Tam jest kolejna. Tak, a tu mamy zapisane, a tu jest kwiatek. Cześć, kwiatku. Okej, tu jest w sumie zapisane. Teraz muszę wrócić tam. Tu już odpuszczamy, wracamy do domu i kończymy już tego live'a. Na szczęście wiem, jakby co gdzieś się udać po kolejnego. Gdzie jest kolejny dungeon? Ale to już chyba zrobię poza streamem. Zobaczę jeszcze, czy znajdę czas na coś takiego. Dobra, chodź tu. O. Żeś mnie tylko stąd nie zwalił, bo ty tak potrafisz. O Jezus. Olek, to nie Bedwarsa, ogarnij się. Ale wiesz, coś tu groźnego mi widzi. O. A dopiero teraz zaczęły te całe się spełnić. Jagodzianka. No. Dobra, ja zrobię też tutaj zapis, żeby następnym razem nie latać z buta. Portal.
O Jezus, jakiego zapisałem. Portal. Dobra. Wracamy na chatę. W sumie jeszcze 10 minut mamy, ale już mi się nie chce. Tak naprawdę. Znaczy 10 minut. Wydaje mi się, że i tak już jest prawie godzina, nie? Okej, okay, tu jest szafa grająca, woda. No idzie Staszek, czy nie? Znaczy Staszek. Kurwa, czemu go Staszek nazywam? Staszek Podruba. O wiele lepiej to brzmi. Staszek Podruba. Nawet nie będę się już wypakowywał. Po prostu dziękuję wam bardzo za streamka. Oraz dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli wam się oczywiście podobał streamek, albo jeżeli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę dla zasięgów. Pamiętajcie także o zostawieniu suba. No i oczywiście w opisie macie link do fanpage'a na Facebooku. Zapraszajcie siebie, zapraszajcie tam znajomym, subskrybujcie ten kanał, rośnijmy. Widzę, że naprawdę jest nas coraz więcej i od jakiegoś czasu to się ruszyło. Jestem naprawdę zadowolony. Dziękuję wam bardzo. Ale podciągnijmy jeszcze sporo tą liczbę, nie? Walmy do tego miliona, żeby to nie było nasze jedyne tego, nie? Osiągnięcie, jak dobijemy do 100 subskrypcji. Dobra, ja się na razie z wami żegnam. Nara.